Witam serdecznie na warsztatach. Tematem warsztatów jest rysowanie pszczelej stołówki. Mam nadzieję, że wszyscy już się domyślili, że chodzi właśnie o kwiaty. Dlatego, że pszczoły, wszystkie pszczoły polskie i zdecydowana większość pszczół na świecie żywią się właśnie na kwiatach. Zbierają pyłek, zbierają nektar, czasem również inne produkty roślinne, takie jak olejki. Zacznę od tego, co będzie nam potrzebne do rysowania. Po pierwsze ołówek, po to, żeby narysować szkic. Po drugie gumka, w razie gdyby szkic gdzieś się nie udał. Kontur, to jest taki czarny cienkopis. I do pokolorowania farbki akwarelowe. Oczywiście woda, pędzelek. I jeszcze poza kadrem mam taką ściereczkę papierową po to, żeby ten pędzelek wycierać. Ściereczka się bardzo przydaje, więc polecam. A teraz zaczynamy. Nie będę Wam pokazywać, jak narysować konkretne gatunki kwiatów, dlatego że w Polsce jest bardzo dużo gatunków roślin. I chciałabym pokazać Wam takie podstawowe, niektóre typy budowy tych kwiatów. Po to, żebyście, kiedy na przykład pójdziecie na łąkę i będziecie chcieli narysować coś z natury na wiosnę, to żebyście mogli te rośliny, które dzisiaj narysujemy, odnaleźć jakby w naturze i po prostu będzie Wam wtedy łatwiej narysować konkretną roślinę, którą widzicie. Zacznę od takiego typu budowy, który myślę, że jest doskonale wszystkim znany, bo kiedy mówimy o narysowaniu właśnie kwiatka, to zwykle rysuje się coś takiego, jak teraz zobaczycie. Mianowicie taki środek i dużo płatków. Coś takiego. To jest typ kwiatu, który spotykamy u roślin z rodziny złożonych. Czyli na przykład możemy go spotkać u stokrotki. Stokrotki w ogóle kwitną zasadniczo przez cały rok, jak jest ciepło, to nawet zimą. W związku z czym myślę, że nawet teraz możecie gdzieś jakąś stokrotkę sobie znaleźć i popatrzeć, przyjrzeć się z bliska temu kwiatowi, jak on właściwie wygląda. Bo co jest ciekawe, to co wydaje nam się pojedynczym kwiatem, to tak naprawdę jest cały kwiatostan, czyli zbiór pojedynczych kwiatów ułożonych właśnie w ten sposób. Jeżeli się przyjrzycie temu środkowi, to zobaczycie, że on w rzeczywistości jest złożony z wielu takich malutkich kwiatuszków. Ja pomaluję teraz ten kwiat na takie kolory właśnie, jakie możemy zobaczyć na przykład u stokrotki, ale też u rumianku, złocienia, tego typu roślin, czyli żółty środek i zewnętrzne płatki pozostaną białe. Natomiast oczywiście nie jest to jedyny możliwy wzór kolorystyczny takich kwiatów. Tutaj troszkę dodaję pomarańczowego, żeby dodać taki jakby trochę cień do tego środka. On się teraz będzie wydawał taki bardziej nasycony. A właśnie w ten sposób. I płatki, mimo że są białe, to takim jasno-niebieskim kolorem namaluję im takie cieniowanie. Po to, żeby ten rysunek był po prostu odrobinę ciekawszy. A właśnie tak. Fragment zielonej łodyżki. I
Oto mamy kwiat z rodziny złożonych. Kolejną rodziną, a właściwie nawet kilkoma rodzinami, które chcę przedstawić, dlatego że one mają podobną budowę kwiatu, podobnie się ją rysuje. To są gatunki, u których mamy coś mniej więcej podobnego, jak tutaj, ale nie jest to już kwiatostan, tylko jest to pojedynczy kwiat, to co będę rysować. Czyli on ma jakiś środek, w tym środku znajduje się słupek, znajdują się również pręciki, które zaraz będę też rysować i na zewnątrz ma płatki. W różnej liczbie, często to jest 5 płatków, chociaż u rodziny krzyżowych mogą to być 4 płatki. O, i ten kwiat wygląda mniej więcej tak. Te płatki są albo okrągławe, albo jakieś takie bardziej trójkątne. Ten kształt może się delikatnie różnić. Tutaj rysuję właśnie pręciki. I takie kwiaty możecie spotkać na przykład w rodzinie jaskrowatych, na przykład w rodzinie różowatych, do której należą nie tylko znane nam róże, ale również na przykład głogi, różnego rodzaju drzewka owocowe, znaczy drzewka, drzewa, jabłonie, grusze i tak dalej. Jeśli chodzi o rodzinę krzyżowych, którą też może zaraz tutaj taki kwiat z 4 właśnie płatkami narysuję, to do nich należą na przykład rzepak, ten taki, taka uprawa, która kwitnie tak na żółto, są takie łany po prostu żółte na polach, to jest właśnie rzepak, ale również na przykład nasza dobrze znana kapusta. Tylko no, myślę, że mało kto wie, jak kwitnie kapusta, no bo zwykle spotykamy się z jej, prawda, liśćmi, a nie kwiatami. Ale oczywiście, żebyśmy mieli kapustę, no to ta kapusta musi się jakby no, rozmnożyć, w związku z czym musi mieć kwiaty. Kwiaty powinny zostać zapylone, żeby wykształciły się nasiona. I dopiero wtedy możemy potem taką kapustę z tych nasion sobie wysiać i możemy ją mieć na naszym talerzu. O. I to są jakieś takie kwiaty. Przepraszam, nie złożone, tylko krzyżowe. I one często są żółte, więc te pokoloruję na żółto. Natomiast ten tak bardziej na różowo, żeby trochę przypominał właśnie jakiś taki kwiat, nie wiem, jabłoni albo wiśni, coś w tym rodzaju. No więc kolorujemy. Teraz biorę farbkę, która jest taka bardziej bladożółta. Nie taka jak tutaj była, tylko troszeczkę inny odcień. O, właśnie. Natomiast tutaj zrobię taki kolor różowy. Te płatki będą takie bladoróżowe. Troszkę ciemniejszy. Jak możecie zobaczyć, ja nie zaczekałam, aż ten jaśniejszy różowy kolor wyschnie, tylko zaczęłam malować od razu tym ciemniejszym. To jest zamierzone, bo chciałam, żeby właśnie ten kolor jeden od drugiego mi się tak nie odcinał, tylko żeby był taki bardziej rozpłynięty. Jeżeli chcemy mieć wyraźne granice pomiędzy kolorami, których używamy, to oczywiście musimy zaczekać, aby ten pierwszy kolor, który namalowaliśmy, wysechł. No bo inaczej mogą nam się te rozpłynięcia, których akurat wtedy nie chcemy, zdarzyć.
No i to są kwiaty z rodziny. Przepraszam, o typie właśnie takim jak w rodzinie różowatych, jaskrowatych. Gdybym namalowała ten kwiat na żółto, na taki jaskrawy żółty, to mógłby się on właśnie bardziej kojarzyć z jaskrowatymi. No i tutaj coś w rodzaju krzyżowych. Teraz namalujemy kwiat, który jest charakterystyczny dla roślin, o których w zasadzie można dużo powiedzieć w kontekście właśnie pszczół. Mam tu na myśli rośliny z rodziny wargowych. I dlaczego mówię, że to jest ważna rodzina, jeśli chodzi o pszczoły? Mianowicie te rośliny mają również kwiatostany, tylko one wyglądają właśnie bardziej jak już takie zbiory kwiatów, bo ten kwiat, no, można powiedzieć, że troszkę nas oszukuje, że jest pojedynczym kwiatem, natomiast w rodzinie wargowych raczej widać to, no, na pierwszy rzut oka, że tutaj ten kwiatostan jest złożony z wielu różnych kwiatów. A pojedynczy kwiat to jest coś, co właśnie rysuję. Mniej więcej tak wygląda. I on ma tutaj wejście, ma tutaj takie jakby płatki. To wygląda trochę jak taka buzia. Pewnie dlatego nazywa się wargowe, że to ma dolną wargę, prawda, a tutaj górną. Ale całość tego kwiatu jest taka wydłużona. I żeby dostać się do nektaru, który znajduje się tutaj, to owad musi wejść tu i sięgnąć swoim języczkiem do środka. No i właśnie ciekawa sprawa jest taka, że nie każda pszczoła ma wystarczająco długi języczek. I pszczoła miodna na przykład wielu takich kwiatów nie będzie w stanie zapylić, a będą to potrafiły zrobić niektóre trzmiele. I co ciekawe, mamy też jeszcze jeden aspekt tej zależności między właśnie pszczołami a roślinami z rodziny wargowych, że niektóre trzmiele jakby nie zadają sobie trudu, żeby właśnie wejść tam do środka tego kwiatu, a wybierają trochę łatwiejszą drogę. Mianowicie wygryzają takie dziurki tutaj bliżej, wsadzają tutaj swój języczek i jakby bokiem pobierają nektar. Dla rośliny to jest niekorzystne, to jest takie trochę włamanie się do kwiatu, bo ona wtedy nie zostaje zapylona. Co ciekawe, inne pszczoły, czy w ogóle inne owady też mogą gdzieś tam później z takich dziurek zrobionych przez trzmiela skorzystać i również wypić później tego nektaru. To pokazuje, że zależności między pszczołami a roślinami, no mimo że czasem może się wydawać, że to jest taka prosta rzecz, prawda? Pszczoła przylatuje, bierze nektar i pyłek, kwiat zostaje zapylony, wszyscy są zadowoleni, to te zależności mogą czasem być no, nieco bardziej skomplikowane. Czasem ktoś może oszukać swoją drogą roślin. Też czasem mogą oszukać pszczoły, bo mogą zwabić je, a nie dać im pyłku i nektaru i tylko zostać zapylone. Więc no, jest to zależność, która jest dość interesująca. Tutaj ten kwiat będę kolorować na taki fioletowawy kolor. W rodzinie wargowych dużo jest właśnie takich albo fioletowych, albo purpurowych kwiatów. Są też kwiaty na przykład żółte albo białe. Do tej rodziny z takich roślin, które można spotkać, czy które mogą być Wam znane, należą na przykład jasnota. Ona jest taka troszkę z liści podobna do pokrzywy, można się pomylić, jeżeli ona nie kwitnie. Oczywiście jasnota nie parzy. Należy też na przykład szałwia, ale również mięta, macierzanka. I teraz tak, to jest pojedynczy kwiat. A jeszcze zaraz narysuję, jak wygląda właśnie taki cały kwiatostan jakiejś przykładowej rośliny. Ten kwiatostan jest taki w formie takiego owalu, na mniej lub bardziej wydłużonego, może mieć różny kształt. Na łodyżce są też liście. Liście u roślin wargowych są o tyle charakterystyczne, że są położone na łodydze naprzeciw siebie zawsze, czyli z jednego miejsca w łodydze wyrastają dwa liście. Jeden idzie w tą, drugi idzie w tą.
mniej więcej to tak wygląda. Tutaj już teraz te kwiaty ja rysuję dość schematycznie na tym rysunku. Mniej więcej tak. U góry te kwiaty są mniejsze, trochę mniej rozwinięte, jeszcze czekają na rozwinięcie się. I mniej więcej tak to będzie wyglądać. I teraz kolor. Tutaj zrobię taki troszkę bardziej właśnie purpurowy. Natomiast kolor liści spróbuję zrobić taki troszkę bardziej złamaną tą zieleń, zmieszaną z brązem, bo ta zieleń różnych gatunków, ona nie jest zawsze taka sama. Jeżeli popatrzycie właśnie na, mówiąc potocznie, trawnik, to o ile on nie jest świeżo skoszony, że tam, prawda, nic niestety wtedy nie rośnie za bardzo, tylko jakaś krótka trawka, to jeżeli są tam jakieś ciekawe rośliny, to możecie zobaczyć, że to jest cała gama odcieni po prostu zieleni. Każda roślina ma troszkę inne te listki. O. I to by był pojedynczy kwiat i kwiatostan rośliny z rodziny wargowych. Na koniec narysujemy sobie kwiaty, które są rurkowate, ale nie w ten sposób rurkowate, jak tutaj te, co rysowaliśmy przed chwilą, tylko bardziej takie, powiedzmy, są takie szersze. Mianowicie ten mój nieporadny, że tak powiem, opis dotyczy dzwonków, czyli znanych, myślę, i lubianych roślin, przedstawicieli rodziny dzwonkowatych. Podobnego kształtu kwiaty występują na przykład u goryczek, które również, podobnie jak dzwonki, mogą być takie niebieskawo, granatowo, fioletowe. I na przykład mogą być spotykane w górach. Dzwonki różnych gatunków są lubiane przez pszczoły. Są nawet takie gatunki pszczół, które specjalizują się w dzwonkach, czyli po prostu zbierają pokarm tylko i wyłącznie z jakichś bardziej lub mniej różnorodnych gatunków dzwonków. Moje dzwonki będą takie właśnie niebieskawe. Tu jest taki dopiero świeży pączek, on będzie troszkę innego koloru. Taki bardziej fiolet będzie wpadał. A ten najstarszy zrobiłam troszkę ciemniejszy. W ten sposób. I teraz płatki, przepraszam, liście, nie płatki.
Płatki już są gotowe. No i tutaj mamy jakiegoś dzwonka. Jeszcze narysuję na koniec jeden przykład rośliny, która ma troszkę podobne kwiaty. To będą przedstawiciele powojowatych. Czyli to może być powój, to mogą być też kieliszniki, które są większe od powojów. Tutaj będzie kwiat, na który patrzymy jakby od wnętrza. One są oczywiście pnące, więc tutaj jakaś łodyga. Parę listków. I drugi kwiat. Bardziej z boku. Coś takiego. Myślę, że A mogą być białe, mogą być takie troszkę wpadające w róż. I również mają swoje gatunki pszczół, które się w nich specjalizują. Czyli właśnie szczególnie je lubią. Ojej. Teraz stała się katastrofa. Widzicie, na co należy uważać w momencie, kiedy się rysuje. Znaczy, maluje się farbami, że te farby niestety mogą się rozpływać w różny sposób. Jeżeli nie są wyschnięte, to albo mogą gdzieś tam nam się zlać ze sobą, co niekoniecznie może być pożądanym efektem, albo możemy je rozmazać, tak jak ja rozmazałam ten rysunek. Jeszcze jedna sprawa, o której też chyba nie wspomniałam na początku, a która jest dość ważna. W momencie, kiedy chcecie rysować tak jak ja, że robicie kontur i kolorujecie, to cienkopis, którym robicie kontur, musi być wodoodporny, dlatego że w momencie, kiedy weźmiecie taki zwykły cienkopis, który jakby może się rozpuszczać w wodzie, to kiedy zaczniecie nakładać farbę, to ten kontur zacznie Wam się rozmywać, rozpływać, takie plamy się będą robić, no i po prostu zniszczycie sobie rysunek. W związku z czym tutaj pamiętajcie o tym. Dobrze, a teraz przechodzimy już do malowania. Najpierw pomaluję listki, bo w kwiatach oczywiście nie będzie do malowania zbyt dużo, bo one będą takie białe. Może zrobię im troszeczkę takiego różowego odcienia. Wracając jeszcze do tego rozmazywania się farb, oczywiście, jeżeli wybierzecie inną technikę kolorowania, na przykład kredki, no to tutaj możecie sobie użyć jakiego chcecie cienkopisu, no bo kredka Wam niczego nie rozmaże. No chyba, że będzie to kredka z rodzaju kredek akwarelowych, które najpierw używamy jak kredki, a później możemy, jeżeli chcemy, pędzelkiem z wodą po nich po prostu pomazać i wtedy uzyskuje się taki efekt troszkę jak akwarela. Dobrze, myślę, że tutaj to będzie ostatni kwiat z tych, które chciałam Wam pokazać. Oto jest nasz efekt pracy. I cóż mogę powiedzieć? No, życzę powodzenia w rysowaniu Waszych prac.